Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj odpowiem na dosyć częsty zarzut stawiany wobec kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, jakobyśmy niewłaściwie rozpoznawali przyczynę współczesnego kryzysu Kościoła. Zapraszam. Punkt wyjścia stanowi tutaj dla mnie materiał pana Grzegorza Żebrowskiego z kanału Tradycjonalizm Polemika, Arena Młodych, bronią arcybiskupa Rysia. Pan Żebrowski zauważa tam, że nawet ja sam przyznaję, że pierwsze oznaki kryzysu były już przed soborem, że arcybiskup Lefebvre mówi o tym, że we Francji kapłani nie mieli już wiary w moc sakramentów świętych przed soborem watykańskim II. Zauważa on również, że po Soborze Watykańskim II, czy też troszkę przed nim, mamy już masywną ofensywę mediów, które po części dostają się w ręce nie tylko nie katolików, ale również osób ewidentnie atakujących Kościół. I ta ofensywa, rewolucja seksualna, mass media, które nagle dają światu zupełnie nowe możliwości docierania do ludzi. Nagle Kościół traci tą swoją wyjątkową siłę przebicia, wynikającą pewnie z, powiedzmy, dużej organizacji parafialnej, możliwość głoszenia kazań, nieustannego docierania do ludzi, szkoły katolickie itd., itd. To znaczy, tutaj trochę to interpretuję, tak rozumiem pana Żebrowskiego. On sam po prostu mówi, że rozwój mediów sprawił, że świat bardziej docierał do ludzi, w tym ten antykatolicki świat, i to uważa on za główną przyczynę współczesnego kryzysu Kościoła. I uważa on, że nasze argumenty, że po soborze liczby w Kościele poszły w dół, że ten argument jest tylko post, a nie propter, to znaczy Tak wydarzyło się, że po soborze te liczby poszybowały w dół, ale nie jest to ze względu na sobór według pana Grzegorza, tylko właśnie ze względu na postępującą antychrystianizację tego świata, połączoną jednocześnie z nowymi metodami docierania do ludzi. Media promują konsumpcjonistyczny styl życia. Społeczeństwa zachodnie rozwijają się, dając jednocześnie możliwość ludziom żyć właśnie tym konsumpcjonistycznym stylem życia, i to wszystko razem według pana Żebrowskiego jest wystarczającym wyjaśnieniem kryzysu Kościoła. Pan Żebrowski używa takiego porównania, że Kościół po Soborze Watykańskim II, czy też w przeddzień Soboru, jest jak drużyna piłkarska, która straciła połowę zawodników i musi jeszcze w jakiś sposób bronić swojej bramki, już nie ma mowy o ataku, i ten Sobór Watykański II to jest niejako właśnie tak obrona własnej bramki w obliczu tego, że straciło się już połowę zawodników. Ja zwrócę tylko na to uwagę, że ten obraz pokazuje moim zdaniem pewien brak wiary w środki, które Pan Jezus nam pozostawił. Jeśli Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie jest Bogiem i człowiekiem, to uważam, że potrafił dać Kościołowi takie środki, które zawsze będą wystarczające. Jeśli Pan nasz Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, to myślę, że sakramenty święte, msza święta i Jego nauka są wystarczająco silne, że wystarczy pozwolić im działać, że Kościół nie potrzebuje, jakby nagle właśnie stracił połowę swojej siły. Co to znaczy? Gdzie ta siła jest według pana Żebrowskiego Kościoła? Gdzie ona jest? W mocy przebicia? W tym, że świat nie mógł tak bardzo dotrzeć do ludzi i teologie antychrześcijańskie nie mogły aż tak szeroko dotrzeć do ludzi? To jest połowa zawodników Kościoła? To jest połowa jego mocy? 100% mocy Kościoła to jest moc Pana naszego Jezusa Chrystusa. To są te środki, które On nam pozostawił, ta Jego moc. Oprócz tych bezpośrednich jej przejawów działania w duszy, łaski, które po prostu Pan Jezus duszom daje, no to są te środki, które zostały nam dane, sakramenty i msza święta. To On działa i moim zdaniem nie można nigdy powiedzieć, że Kościół stracił połowę swoich zawodników, przynajmniej tak długo, jak Kościół korzysta ze środków, które Pan nasz Jezus Chrystus Kościołowi zostawił. A więc to łączy się też z tym trochę, co arcybiskup Lefebvre mówił, że
kapłani nie wierzą w moc sakramentów. To jest dokładnie to. Tam był problem. Środki, które zostały ustanowione przez Pana Jezusa, w jakiś sposób zostały uznane za niewystarczające. Jakby to w obliczu naporu tego antychrześcijańskiego świata Kościół jakby zwątpił, czy na pewno my mamy w tej chwili wystarczającą moc przebicia. I pan Żebrowski to tutaj powtarza. O, jakby Kościół nie miał. O nie, teraz ten świat tak mocno napiera, my się nie mamy jak bronić. My musimy się niejako z tym światem pogodzić, przejąć część jego idei. Taka jest to postawa. Moim zdaniem jest to postawa właśnie naturalistyczna. Postawa, która wychodzi z założenia, że Kościół jest taką jedną z opcji filozoficznych. My tak radzimy, żeby tak sobie życie ułożyć i musimy dbać o to, żeby mieć siłę przebicia. Nie. My musimy dbać przede wszystkim o to, żeby przekazywać naukę Pana Jezusa, żeby korzystać z tych środków, które On nam zostawił. Siła przebicia, media, środki, to są rzeczy zupełnie trzeciorzędne. Przede wszystkim 100% mocy Kościoła to jest moc Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli tutaj jest wszystko w porządku, jeśli my dbamy o nasze osobiste zjednoczenie z Panem Jezusem, dbamy o to, żeby Jego nauka była przekazywana, dbamy o to, żeby były wykorzystane i zrozumiane te środki, które On nam pozostawił, czyli msza święta i sakramenty, to wszystko inne jest trzeciorzędne. Oczywiście, że należy korzystać z nowoczesnych środków przekazu, jak to właśnie w tej chwili robię, natomiast to są rzeczy trzecio-czwartorzędne. 100% mocy to jest Pan nasz Jezus Chrystus i Jego działanie. Kościół nie straci połowy zawodników w ten sposób, że teraz świat wzmoży swoje natarcie. To są rzeczy w obliczu, jakby wobec prawdziwej, żywej wiary są to rzeczy trzeciorzędne. Jeśli będzie prawdziwa, żywa wiara w Kościele, w kapłanach, to Kościół znajdzie środki, żeby przeciwstawić się każdej nawałnicy i nie tylko przeciwstawić się jej, ale naprawdę wyjść z tego pojedynku z podniesionym czołem i zbawiać nieustannie duszę. Tylko warunek jest taki, że ludzie Kościoła, że przede wszystkim hierarchia kościelna, kapłani muszą przekazywać, wierzyć naprawdę, przekazywać tą wiarę i korzystać z tych środków, które Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił. Samym Kościół, hierarchia, kapłani muszą sami napełniać się tą łaską, aby móc ją przekazywać dalej. Do tego potrzeba po prostu spełniać to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam nakazał, a nie próbować pojednać się, przejąć taktyki, pojednać się z liberalnym światem, przejąć taktyki tego świata. O, ten świat tutaj tak dotarł do ludzi właśnie tą wolnością, to my też trochę tak dorzucimy właśnie takiego liberalizmu. O, tutaj Kościół teraz właśnie wchodzi w taką, świat wchodzi, przepraszam, w taką epokę pokoju, no to my też teraz właśnie trochę ekumenizmu dorzucimy do Kościoła, tak żeby to bardziej było dla współczesnego człowieka atrakcyjne. No w ten sposób Kościół się kompromituje, w ten sposób ludzie Kościoła się kompromitują, bo pokazują, że nie wierzą. Że nie wierzą w moc nauki Pana Jezusa, że nie wierzą w Jego łaskę. Jeśli uważamy, że naukę Pana Jezusa trzeba modyfikować po to, żeby ona mogła konkurować z ideami współczesnego świata, to w ogóle sobie darujcie. To róbcie, zajmijcie się czymś innym. Nie warto. Jeśli wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka, to wiemy, że Jego nauka, Jego łaska są mocne, są zdolne pokonać i wszelkie ideologie tego świata i na tym trzeba budować. Trochę się rozgadałem w tej uwadze wstępnej, bo to była wciąż jeszcze uwaga wstępna. Przejdźmy teraz może do trochę bardziej dogłębnej analizy tego, co pan Żebrowski nam tutaj prezentuje, mówiąc, że Kościół stracił połowę zawodników i bronił na soborze jakby resztek w ogóle jeszcze wiary, że kryzys nie jest spowodowany soborem, tylko właśnie gdyby nie sobór, to byłoby dużo, dużo gorzej, bo przyczyny są jakieś zupełnie inne, te, które już wspomniałem, a kryzys był taką próbą ostatniego ratunku, właśnie jakiegoś takiego obrania ostatecznie, w ostatniej chwili zupełnie takiego nowego kursu, lekko właśnie w duchu tego świata, po to, żeby Ewangelię przekazać ludziom współczesnym i w ten sposób Kościół jeszcze jako tako istnieje. Otóż należy spojrzeć, jaki mamy obecnie kryzys i na podstawie tego, jak go dostrzeżemy, jak go ocenimy, próbować znaleźć również jego źródła. A więc moim zdaniem, gdybyśmy mieli do czynienia tylko i wyłącznie z takim kryzysem liczbowym, to znaczy z takim kryzysem, gdzie wierni, struktury kościelne, hierarchia, że oni są pełni wiary,
to nawet jeśli by byli w ogromnej mniejszości, moim zdaniem nie ma powodów, żeby szukać wewnętrznych przyczyn kryzysu w samym Kościele. Jeśli by tak było, że mamy, właśnie zeszliśmy do takiej diaspory, że parafie, że to straciliśmy mnóstwo wiernych w Kościele, jeśli byłaby taka sytuacja, ale ci, którzy są, to są wierni niezwykle gorliwi, pałający miłością do Pana Jezusa, pałający duchem apostolskim, przepełnieni cnotami, a odpadli od wiary ci, którzy no właśnie dali się porwać temu światowemu duchowi, światowym ideom. Jeśli byłaby taka sytuacja, to faktycznie można by twierdzić, można by myśleć, że główną przyczyną jest rewolucyjny duch, który jest pompowany przez mass media, że przyczyny przede wszystkim są zewnętrzne, bo wtedy sam Kościół wydawałby się być, jeśli by tak było, wydawałby się być święty, wydawałby się mieć wszystkie znamiona Kościoła katolickiego, jeden święty, powszechny, apostolski. Jeśli on by wyraźnie miał wszystkie te znamiona, tylko by stracił na liczbie, myślę, że należałoby wychodzić z założenia raczej, że problem jest zewnętrzny niż wewnętrzny. To i tak należy jeszcze badać, natomiast myślę, że wtedy ten wniosek byłby dosyć możliwy i być może uprawniony. Natomiast obecna sytuacja ma się zupełnie inaczej. To nie jest tak, że my mamy spadek liczb, że mamy wiele osób, które odchodzą od Kościoła i jednocześnie Kościół, który błyszczy swoją pełnią wiary, Kościół, który przekazuje katolicką naukę i wiernych, którzy praktykują cnoty. Nie, Kościół jest w tej chwili w dużo głębszym, w innym kryzysie niż taki tylko liczbowy. W materiale Goliat modernizmu cytowałem artykuł, w którym autor powołuje się na badanie amerykańskie z roku 2019, w którym amerykańscy katolicy zostają zapytani, czy wierzą w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 7 na 10 odpowiada, że nie. Oczywiście badanie jest zrobione w większej ilości osób niż 10. Chodzi o to, że 70% katolików w Stanach Zjednoczonych nie wierzy w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Również w Niemczech ta wiara jest tragiczna. Tutaj podlinkuję list polskiego kapłana, który pisze swój list do kardynała Glempa, w którym również opisuje on tragiczny stan Kościoła w Niemczech. To pasuje również do moich osobistych doświadczeń. Ja studiowałem w Niemczech w naszym seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Natomiast struktury kościelne wyglądały tragicznie. Jeden proboszcz na kilka parafii, kilka tylko babć, a wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie praktycznie nie było. Prawie żadnej spowiedzi, to też wiem z relacji kapłanów, którzy tam posługiwali, praktycznie żadnej spowiedzi. Wszyscy, którzy są, przychodzą do Komunii Świętej, oczywiście komunia na rękę, przy jednoczesnym absolutnym braku spowiedzi świętej, jakikolwiek szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, w ogóle tego nie widać. To jest traktowane, Najświętszy Sakrament jest traktowany jako po prostu zwykły element liturgii. Zacytuję tutaj tylko bardzo krótki fragment tego listu, będzie on podlinkowany. Zachęcam do zapoznania się z nim w całości. Ludzie biorą Najświętszą Hostię z moich rąk tak, jakby była ona pocztowym znaczkiem. Rzeczą oczywistą jest, że od podstawy zewnętrznej komunikującego ważniejsza jest jego postawa wewnętrzna. Ale byłoby herezją twierdzić, że obie te postawy są od siebie niezależne. W innym przypadku można by w Kościele znieść wszystkie inne gesty pobożności. Więc wiara w rzeczywistą obecność wśród wiernych, wśród praktykujących wiernych drastycznie spada. Wiara w ofiarny charakter mszy świętej, co również jest dogmatem katolickiej wiary, również jest w Kościele bardzo słaba. I tutaj naprawdę wystarczy zapytać jakiegokolwiek przeciętnego katolika, czy msza święta jest ofiarą. No myślę, że każdy z nas taki eksperyment może zrobić i nawet wydaje mi się, że nie wymaga to jakichś bardzo dogłębnych badań naukowych, żeby stwierdzić, że ta wiara jest bardzo słaba. Moim zdaniem jeszcze gorzej jest z wiarą w nadprzyrodzoność naszego powołania. Ja pamiętam, że pomimo tego, że jak już mówiłem w innym materiale, wcześniej jako młody chłopak chodziłem codziennie na mszę świętą, służyłem codziennie do mszy świętej. Oczywiście mówię tutaj o nowej mszy. I nie wiedziałem, nie słyszałem w Kościele
o tym, że nasze powołanie jest nadprzyrodzone, że łaska uświęcająca jest czymś przerastającym absolutnie naszą naturę, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, że to jest coś absolutnie ekstra, to znaczy ponad właśnie naszą naturę, coś dodatkowego, wyjątkowego, że zostaliśmy podniesieni do godności dzieci bożych, dzieci bożych dosłownie, czyli tych mających udział właśnie w boskiej naturze, że to jest coś absolutnie wyjątkowego i dodatkowego. To jest podstawowy dogmat naszej wiary, o którym ja osobiście nigdy nie słyszałem, czy jeśli słyszałem, to gdzieś tak bardzo przelotem, że nie zdołało to przebić się do mojej pamięci. Również gdy teraz udzielam katechezy uczniom, którzy przychodzą do naszej szkoły z zewnątrz, to jeśli dobrze pamiętam, żaden z nich nie miał tej prawdy wiary już w pamięci, w świadomości. Pomimo tego, że to są uczniowie, którzy przychodzą do naszej szkoły, no to są dzieci rodziców, którym raczej zależy na katolickim wychowaniu i katolickiej edukacji. Jeśli nie przychodzą oni od nas, to znaczy z bractwa, jeśli nie praktykowali oni wcześniej u nas albo nie uczestniczyli w naszych katechezach korespondencyjnych, to ja w tej chwili nie przypominam sobie żadnego przypadku, żeby ktoś faktycznie nie był zaskoczony wtedy, gdy mówię z tej grupy, którą wymieniłem, wtedy, gdy mówię o tej nadprzyrodzoności naszego powołania. Z tą wiarą również jest bardzo źle. To jest podstawowy dogmat naszej wiary. To, że nasze powołanie nie jest naturalne, że przerasta ono naszą naturę, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, jak pisze święty Piotr w swoim drugim liście, że zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, jak pisze święty Paweł, po to, aby radować się radością samego Boga. Niebo jako cel nadprzyrodzony, czyli cel, do którego nie można się dostać o tak po prostu będąc grzecznym, tylko do którego trzeba zostać wszczepionym w Chrystusa, trzeba stać się uczestnikiem boskiej natury. Ta podstawowa prawda wiary jest praktycznie zapomniana również wśród katolików, również w Polsce, która wypada i tak dużo lepiej niż zachód Europy czy Stany Zjednoczone. A więc śmiem twierdzić, że stan wiary również wśród praktykujących, a nawet wśród gorliwych katolików jest tragiczny. I to pokazuje, że kryzys Kościoła nie jest tylko kryzysem, który przychodzi z zewnątrz. To wskazuje już na to, że uwaga, może być problem w samym Kościele. No ale dobrze, skoro podejrzewamy, że taki problem może być, no to spójrzmy, jak te prawdy wiary, na przykład, które przed chwilą wymieniłem, jak one są nauczane. Jak kapłani w trakcie mszy świętej niedzielnej, w czasie katechezy w szkole, czy w czasie katechezy w kościele, której ich praktycznie chyba nie ma w żadnej parafii, to znaczy może zdarzają się jakieś, ja się z tym nie spotkałem. Jak te prawdy są nauczane? No tutaj można się odwołać do bardzo różnych poziomów. Można się odwołać do osobistego doświadczenia. Jak wspomniałem, moje osobiste doświadczenie jest takie, że ja o tych rzeczach prawie w ogóle nie słyszałem. Najlepiej było z rzeczywistą obecnością. To w mojej wiejskiej parafii jeszcze nie było jakoś kontrowersyjne, choć też raczej tego nie nauczano i raczej gesty zachowania tego nie sugerowały. Natomiast pewnie gdzieś tam jeszcze z lat dziecięcych z katechezy to wyniosłem i w ogóle to nie było dla mnie problemem. Natomiast ofiarny charakter mszy świętej, nadprzyrodzoność naszego powołania, to były rzeczy, o których praktycznie nie słyszałem. Tutaj zachęcam widzów do tego, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami, jak w tych, powiedzmy, zwykłych parafiach jest z nauczaniem o rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, o ofiarnym charakterze mszy świętej, czy o nadprzyrodzoności naszego powołania. Ale nie musimy pozostawać na tym poziomie. To jest taki poziom jednak bardzo subiektywny, bo może być bardzo różny z miejsca do miejsca. Wejdźmy do teologii. Spójrzmy na wiodącą teologię, na teksty soborowe, czy teksty posoborowe. Mam na myśli teksty magisterium Kościoła. No i tutaj bywa już bardzo różnie. To znaczy, można znaleźć dokumenty, które wciąż na przykład będą jeszcze mówiły o rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Za czasów Jana Pawła II, za czasów Benedykta XVI, takie wezwania, takie deklaracje tej wiary jeszcze jak najbardziej można było znaleźć. Obecnie, za czasów papieża Franciszka,
czy w jakimś jego dokumencie widzimy to wyznanie wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy jakiś dokument jest poświęcony właśnie Komunii Świętej i czy papież gdzieś zachęca do pobożności eucharystycznej? No, raczej nie. Co można znaleźć? Można znaleźć teksty o powszechnym braterstwie, o tym, że spowiednik może dopuścić osoby po rozwodzie żyjące w kolejnym cudzołożnym związku, może po rozeznaniu sprawy, może je dopuścić właśnie do Komunii Świętej, czyli nie traktować ich jak ludzi żyjących permanentnie w stanie grzechu. Papież zajmuje się tysiącem różnych ziemskich, doczesnych spraw. Natomiast jeśli chodzi o nauczanie tych praw wiary podstawowych, trochę zapomnianych, tych, z którymi ewidentnie katolicy mają problem, to jest już bardzo źle. Oczywiście mogą się zdarzyć jakieś dokumenty, jakieś przemówienia, gdzie te prawdy wiary zostaną wspomniane. Jednak myślę, że dobrze widzimy, na co jest położony nacisk. Przeważnie, gdy ze strony Rzymu obecnie, czy podobnie ze strony episkopatu, gdy przychodzą jakieś polecenia, gdy przychodzą jakieś listy, gdy przychodzą intencje modlitewne, to dotyczą one zdecydowanie bardziej spraw doczesnych. Kiedy ostatnio jakieś papieskie pismo, jakieś papieskie przemówienie, jakaś papieska intencja modlitewna dotyczyła prawd wiary? Kiedy ostatnio Rzym nawoływał do tego, żeby odnowić wiarę w rzeczywistą obecność? Kiedy ostatnio został podkreślony w jakimś oficjalnym dokumencie ofiarny charakter mszy świętej? Kiedy ostatnio w nauczaniu rzymskim, papieskim czy w episkopatu zostało podkreślone, że nasze powołanie jest nadprzyrodzone, że potrzebujemy łaski uświęcającej, która przerasta naszą ludzką naturę po to, aby wejść do nieba? Raczej mamy do czynienia z sygnałami przeciwnymi. Ekumenizm sugeruje, że każdy człowiek dobrej woli do zbawienia może dojść. Tutaj poszczegóły odsyłam do mojego materiału, czy jest zbawienie poza Kościołem. Oczywiście każdy człowiek otrzymuje łaskę potrzebną do zbawienia i może się zdarzyć, że człowiek nie dotrze do Kościoła za życia, a miał faktycznie, szczerze szukał prawdy i chciał za nią podążyć, a nie udało się do niej tutaj jakby zewnętrznie dotrzeć. Oczywiście taki człowiek może dostąpić zbawienia, ale w ten sposób, że on otrzyma łaskę Chrystusową ze względu na zasługi męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, zostanie wszczepiony w Chrystusa, pomimo tego, że być może sam o Chrystusie nie słyszał. Natomiast ze względu na, znaczy przez to, że szczerze tej prawdy szukał i chciał się poddać pod Boże przykazania tak dobrze, jak je znał, może tą łaskę otrzymać. Ale tu odsyłam do wspomnianego materiału, czy poza Kościołem jest zbawienie. No jeśli zadamy sobie pytanie, dlaczego tak jest, no to jak są formowani kapłani, jak naucza obecnie hierarchia, zgodnie z pewną teologiczną modą, zgodnie z pewnym teologicznym kierunkiem, który bez wątpienia w tym okresie soborowym i posoborowym bardzo wyraźnie się zmienił. A więc bez wątpienia, to myślę, że w ogóle nie jest kontrowersyjna wypowiedź, w tym okresie soborowym i posoborowym doszło do drastycznych zmian w takim kierunku teologicznym Kościoła. No i teraz należy się zastanowić, czy ten kierunek teologiczny obrany przez Kościół na soborze, po soborze, czy on faktycznie odpowiada katolickiej wierze, czy on faktycznie sprzyja jej przekazywaniu, czy on sprawia, że katolicka wiara zostanie przekazana współczesnemu człowiekowi w sposób adekwatny, faktycznie dostosowany do jego potrzeb, czy może pod pozorem dostosowania do potrzeb współczesnego człowieka fałszuje on prawdy wiary i sprawia, że w pewne prawdy wiary ludzie już dosyć powszechnie nie wierzą. To zagadnienie na osobne prace doktorskie, natomiast tutaj krótko można by powiedzieć, nawiązując do tych praw wiary, które wspomniałem wcześniej, na przykład o Henri de Lubac. On promował tezę, że to, co nadprzyrodzone i to, co naturalne, że tego nie wolno rozdzielać, że przecież Pan Bóg stworzył nas ostatecznie w ten sposób i tak naprawdę to nasza natura już zawiera w sobie niejako to,
co nadprzyrodzone. I te tezy zawiera w swoim dziele Sur Naturel, przepraszam, jeśli źle wymawiam. Za czasów Piusa XII Henri de Lubac dostaje zakaz nauczania. Co się dzieje natomiast w trakcie Soboru Watykańskiego II i później? Jest ważnym teologiem w trakcie Soboru Watykańskiego II, a papież Jan Paweł II mianuje go kardynałem. Przeczytam tutaj fragment polskiej Wikipedii. Wiem, że nie jest to szczególnie wartościowe źródło, natomiast w przypadku takich prostych informacji o osobach nie widzę tutaj powodów do obaw, aby się teraz niepokoić, że jest to w jakiś sposób nierzetelne, zwłaszcza, że Wikipedia pisze tutaj o Henri de Lubac oczywiście w sposób pozytywny, a więc nie ma tutaj podstaw, czy nie ma obaw, że prezentuje jakieś jemu nieprzychylne źródło. Po opublikowaniu przez Piusa XII encykliki Humani Generis, czyli słynnej encykliki przeciwko modernistom, to już dodatek ode mnie, był zmuszony zaprzestać nauczania. Wtedy poświęcił się analizie buddyzmu. Napisał też m.in. medytacje o Kościele, na drogach bożych i inne. W 1960 Jan XXIII wezwał go do Rzymu jako członka teologicznej komisji przygotowującej Sobór Watykański II, w którym aktywnie uczestniczył. W 1966 roku podczas sympozjum zorganizowanego w Rzymie z okazji 70. rocznicy urodzin teologa kardynał Jean-Marie Lustiger powiedział, że bez wspólnego wkładu Henri de Lubaca oraz arcybiskupa Karola Wojtyły nie ukazałaby się konstytucja Gaudium et Spes. W 1983 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej z tytułem diakona Santa Maria in Dominica. Obecnie można zauważyć renesans jego myśli związany z następującą powoli reinterpretacją postanowień i rozstrzygnięć Soboru Watykańskiego II. Czyż nie wydaje nam się lekko dziwne, że kapłan, który po Humani Generis, encyklice przeciwko modernistom, dostaje zakaz nauczania w Kościele, między innymi za to, że zaciera granice pomiędzy tym, co naturalne, a nadprzyrodzone, nagle zostaje powołany do komisji przygotowującej Sobór, później odgrywa na nim znaczącą rolę, a później zostaje podniesiony do godności kardynała i jest bohaterem teologicznym epoki posoborowej. Co to znaczy? Znaczy to, że doszło do znaczącej zmiany, jeśli chodzi o ukierunkowanie teologiczne w hierarchii Kościoła, czy po prostu w nauczaniu Kościoła. I jak najbardziej należy zadać sobie pytanie, jakie przyniosło owoce to, co się wydarzyło, jakie te zmiany przyniosły owoce. No i skoro Henri de Lubac od samego początku nauczał, że nie należy rozróżniać pomiędzy naturalnym, tym co naturalne, a tym co nadprzyrodzone, co jest tezą wybitnie modernistyczną, bo w modernizmie wszelka religia tłumaczona jest naturalistycznie, a więc Kościół katolicki również musi być wyjaśniony w sposób naturalistyczny, to rozróżnienie pomiędzy tym, co naturalne, nadprzyrodzone jest dla modernisty oczywiście czymś absurdalnym, bo wszystko opiera się na tej immanencji, na tych uczuciach, które są wewnątrz nas i które sprawiają, że człowiek właśnie ma potrzeby religijne i wyraża je w ten czy w inny sposób. Nie ma tam miejsca na nic nadprzyrodzonego. No i teraz Henri de Lubac, który uchodził właśnie, czy był podejrzany o modernizm, dlatego też dostał zakaz nauczania właśnie po antymodernistycznej encyklice Humani Generis. On jest teraz bohaterem teologicznym. No i teraz, czy te fakty naprawdę nie sugerują nam, że mamy do czynienia z kryzysem takiego postmodernizmu? Mamy teologów, którzy przed Soborem byli prześladowani, to znaczy mieli zakaz nauczania ze względu na tezy, które brzmiały modernistycznie, którzy później zostają bohaterami Soboru i epoki posoborowej. Głoszą oni tezy, że to, co naturalne i nadprzyrodzone, należy wymieszać, że nie należy tego rozróżniać. No i teraz mamy obecnie w przekazie Kościoła, w katechezach, w kazaniach, mamy właśnie taki przekaz. Mamy nierozróżnienie pomiędzy tym, co naturalne i nadprzyrodzone. Mamy w praktyce nieobecność podstawowego dogmatu naszej wiary, mianowicie tej nadprzyrodzoności naszego powołania. Temat teologii modernistycznej w Kościele katolickim to temat, który należałoby jeszcze dogłębniej omówić. Mam nadzieję, że kiedyś się to stanie tutaj na naszym kanale, ale to już zostawmy na inną okazję.
Spójrzmy jeszcze krótko na inne argumenty pana Grzegorza. Otóż pan Grzegorz twierdzi, że przeżywanie wiary zależy od preferencji, to znaczy część będzie lubiła w ciszy, część będzie lubiła żywiołowo i zawsze jakaś taka zmiana w liturgii, na przykład właśnie na bardziej żywiołowo, będzie wywoływała sprzeciw, ale to nie znaczy, że jest ona zła. Trzeba wprowadzić takie zmiany, które przekonają młodego człowieka, zachęcą go do przychodzenia do kościoła, ale takie, które jednocześnie naszym wartościom się nie sprzeciwiają, tak mówi pan Żebrowski. A więc ja bym to ubrał trochę w trochę inne słowa, mianowicie nie mówiłbym o wartościach, myślę, że bardziej precyzyjnie jest tutaj powiedzieć o tym, że oczywiście, że mamy zachęcać, to znaczy mamy w ten sposób przekazywać wiarę, aby ona docierała do współczesnego człowieka. Oczywiście, że tak musimy właśnie przemawiać. Więc mamy przekaz wiary, mamy informacje, które muszą zostać przekazane, mamy łaski, które trzeba za pośrednictwem sakramentów mszy świętej przekazać. No i teraz musimy dbać o to przede wszystkim, żeby przekaz odpowiadał przekazywanej treści. A więc jeśli chcemy coś przekazywać, to nie jest najważniejszym elementem, żeby to było dostosowane do odbiorcy. Najważniejszym elementem jest, żeby przekaz przekazywał to, co ma przekazać. Oczywiście, jeśli przekaz jest w sposób, który absolutnie nie może dotrzeć, to również celu chybi. Ale jeśli dociera, a fałszuje informacje, które mają zostać przekazane, to jest również przekazem złym i może się okazać bardzo szkodliwy. I to jest to, co ja zarzucam tej nauce posoborowej, co zarzucam chociażby arenie młodych arcybiskupa Rysia. Moim zdaniem ten przekaz w ogóle nie odpowiada katolickiej wierze. A więc nawet jak dociera do młodego człowieka, to nie dociera do niego z przekazem Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nie powołuje się tutaj na moje własne odczucia, na moje własne interpretacje, bo to znowu, oni są jak protestanci, oni sobie... Nie, ja powołuję się na całe nauczanie Kościoła, na to, co Kościół zawsze i wszędzie nauczał, na to, co było nauczane i na to, co było potępiane do Soboru Watykańskiego II. Wy natomiast przekazujecie naukę, która jest inna, która została zmieniona, która została zmodyfikowana. Te nowe prądy teologiczne w stylu tutaj Henri de Lubaca były wcześniej potępiane, były wcześniej bardzo podejrzane, uważane za heretyckie albo prawie heretyckie. Teraz natomiast są one chwalone i pokazują jeszcze bardziej te rogi, to znaczy pokazują jeszcze bardziej, że katolickiej wierze nie odpowiadają. Gdyby ktoś za czasów Henri de Lubaca, gdyby ktoś przed soborem odprawiał mszę świętą, tak jak zrobił to arcybiskup Ryś, no to od razu taki arcybiskup byłby podejrzany o herezję, od razu byłby zdjęty z urzędu. Znowu, nie dlatego, że ci ludzie byli ograniczeni i nic nie rozumieli, nie dlatego, że tylko nie byli do tego jeszcze nawykli, tylko dlatego, że oni mieli jeszcze katolicki obraz liturgii, liturgii, która ma przekazywać katolicką wiarę. Pan Żebrowski mówi również o tym, że zarzut o protestantyzację Kościoła jest bezpodstawny. No naprawdę, już sama teologia ta neomodernistyczna czy postmodernistyczna nosi wiele znamion różnych protestanckich sekt, chociażby właśnie wspomniany Henri de Lubac. Ale również, jeśli chodzi o liturgię, podlinkuję materiał z naszego Zawsze Wierni, który porównuje reformę liturgiczną posoborową z reformą liturgiczną przeprowadzoną przez wczesnych Anglikanów. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym. Podobieństwa są tak ewidentne, że naprawdę nie da się ich zanegować. Reforma posoborowa jest bardzo podobna, liturgiczna reforma posoborowa jest bardzo podobna do reform wprowadzanych przez protestantów w XVI wieku. I tego naprawdę nie da się przeskoczyć. Już abstrahując od tego, że wiele twierdzeń modernistów dzisiaj obecnych w nauczaniu Kościoła, w może lekko rozwodnionej formie, po prostu wcześniej już było prezentowane przez protestantów. Zarzut, że my jesteśmy jak protestanci, bo my negujemy autorytet papieża,
No jest zarzutem zupełnie nietrafionym, bo my nie negujemy autorytetu papieża, nie twierdzimy, że my wiemy lepiej, tylko twierdzimy, że właśnie Kościół wie lepiej, że nauczanie Kościoła przez 1960 lat wie lepiej niż prądy teologiczne, które jeszcze przed Soborem były potępiane, a nagle po Soborze stały się modne i dominujące. A więc my nie uważamy siebie tutaj za arbitrów, my powołujemy się na stałe nauczanie Kościoła. Żaden protestant tego nigdy nie robił. Protestanci zawsze odwoływali się do swojej własnej interpretacji Pisma Świętego. Mamy jeden dokument, tak, w przypadku protestantów, Pismo Święte. Każdy może je sobie zinterpretować po swojemu i tak oni do tego podchodzą, a więc są subiektywistycznie nastawieni do interpretacji jakiegoś jednego tutaj konkretnie źródła objawienia. My natomiast bierzemy całe nauczanie Kościoła przez całą jego historię, włącznie z tymi potępieniami tuż przed epoką soborową i zwracamy na to uwagę, że to, co dzieje się teraz, te tezy, które dzisiaj są głoszone, one były potępione już wcześniej w magisterium Kościoła, dlatego są niebezpieczne, dlatego te tezy należy porzucić. Po prostu wskazujemy na pewne błędy, dajemy propozycje rozwiązań. Jak to już Rzym będzie naprawiał, gdy dostrzeże problem, to już są zagadnienia zupełnie inne i oczywiście bardzo trudne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.